Szanowni Państwo, witamy na kolejnej konferencji Stowarzyszenia Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska. Dzisiejsze spotkanie odbywa się przy Starym Kanale Bydgoskim. Kanał Bydgoski w okresie międzywojennym pełnił bardzo ważną rolę w życiu miasta. Było to miejsce spotkań towarzyskich, było to miejsce życia kulturalnego miasta. I właśnie o tej kulturze dzisiaj będziemy mówić. Dzień dobry, ja nazywam się Pawlak Michał, jestem kandydatem narodnego z okręgu drugiego. No i będę chciał przybliżyć Państwu troszeczkę problemy naszej kultury i też tożsamości. Przede wszystkim spotykamy się tu w scenerii kanału bydgoskiego, tak jak tutaj już nasz lider, pan Piotr, powiedział. Było to miejsce spotkań kulturalnych, no dzisiaj jest to miejsce mocno zapomniane, którego plany rewitalizacji już są snute bardzo, bardzo długo. Myślę, że należałoby w końcu je zacząć stopniowo realizować. No, mamy tutaj braki znaczące w infrastrukturze, tak? Przede wszystkim, jeżeli chcemy tu ściągać turystów, zatrzymać ich tutaj, to brakuje tej strefy gastronomicznej, takich prozaicznych rzeczy jak toalety, tak? Braki są w oświetleniu, również występuje kiepskie oznakowanie. W tym roku będzie realizowany również program w Bydgoszczy TH2O, który uwzględnia jakby poprawę trochę tej infrastruktury, ale z tego co wiemy, to głównie jeżeli chodzi o oznakowanie tutaj terenu, który został objęty tym szlakiem. Natomiast reszta rzeczy jak najbardziej są to rzeczy, którymi trzeba się tutaj zająć. O tym, jakie mamy pomysły na rewitalizację terenu kanału Bydgoskiego i jego okolicy, to poproszę tutaj kolegę Krzysztofa Gburczyka o parę słów. Dzień dobry. Moje pomysły zawierają się w trzech takich sztandarowych punktach. Pierwszym z nich jest częściowa rewitalizacja ulicy Wrocławskiej, która jest właściwie najważniejszym ciągiem komunikacyjnym przecinającym starą część kanału bydgoskiego. W chwili obecnej jest ona wysoce zdegradowana. Naszym planem jest przede wszystkim zwężenie jej do szerokości około 2,5-3 metrów, ponieważ jak można zaobserwować przy każdym przejeżdżającym tędy samochodzie, widać wyraźnie, że jest ona po prostu za szeroka w stosunku do tego, że jest ona ulicą jednokierunkową. Mamy też taki pomysł, żeby zmienić jej nawierzchnię z tego popękanego, zdegradowanego asfaltu na kostkę brukową, po której dość łatwo mogłoby się przejechać samochodem. Mam tutaj na myśli kostkę podobnego typu jak ta zastosowana na ulicy Podwale albo Dworcowej. Dałoby to już bardzo duży efekt wizualny, a także byłoby szansą na stworzenie przyjaźniejszej przestrzeni publicznej, ponieważ za tym poszłoby poszerzenie chodników i stworzenie w tym miejscu drogi dla rowerów. Oprócz tego oczywiście priorytetem jest naprawa oświetlenia, które właściwie w całym parku nad kanałem bydgoskim pozostawia sporo do życzenia i zwłaszcza po zmroku nie jest tutaj, można powiedzieć, do końca bezpiecznie. To też wynika po części z specyficznego przekroju mieszkańców tutaj okolicznych, ale wracając jeszcze do ulicy Wrocławskiej, przy niej mieści się też, można spojrzeć, budynek starego teatru, gdzie przed laty mieściła się również fabryka firmy Passamon, a ostatnio sklep z używanymi meblami. W tej chwili ten budynek jest odnawiany przez prywatnego przedsiębiorcę. Nasz plan jest taki, żeby spróbować wejść z nim w porozumienie i stworzyć tutaj placówkę, która łączyłaby w sobie i cele pana przedsiębiorcy, który obiekt remontuje, i cele służące temu, żeby zagospodarować w jakiś sposób mieszkańców, którzy być może z nudów, z braku perspektyw, czasami nie dość ostrożnie obchodzą się, powiedzmy, z tym mieniem publicznym. Ja widzę tutaj placówkę działającą w porozumieniu między innymi z BORPą, ale też takie komercyjne przedsięwzięcia jak zabawy taneczne, szkoła tańca. Chodzi o to po prostu, żeby okoliczni mieszkańcy mogli się tutaj przejść i wiedzieć, że jest to coś zrobione dla nich i żeby mogli mieć w tym swój udział. Podobnie mur okalający cały ten budynek obecnie jest również zdegradowany. Ja widzę tam przestrzeń, którą można wykorzystać na przykład na galerię sztuki ulicznej albo jakąkolwiek inną przestrzeń, w której aranżacji udział mogliby brać bezpośrednio młodsi i starsi mieszkańcy tej okolicy.